Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, wracamy do serii FPS-ów na tym kanale. Bardzo dawno odcinka z FPS-ów nie było, ponieważ mieliśmy nowy sezon, było bardzo dużo kontentu, który tutaj nagrywaliśmy. No i stwierdziłem, że zrobimy małą przerwę, ale widzowie, dokładnie tak, teraz wracamy do FPS-ów, godzina 6:45 i słuchajcie, prośba do was. Pod ostatnim odcinkiem z FPS-ów mieliśmy tyle łapek, także postarajmy się pobić te łapki w górę, które zostawiliście pod ostatnim odcinkiem. Także każdy z was niech teraz zostawi łapę, każdy z was niech zasubskrybuje kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco na temat tego, co aktualnie dzieje się w Fortnite. No i widzowie, ogółem dzieje się bardzo dużo. Jak wiecie, mamy dostać nową aktualizację już we wtorek, czyli już jutro, bo wy to oglądacie w poniedziałek. Ja to nagrywam w niedzielę 23:00. Także widzowie, mamy dostać nową aktualizację. Nowa aktualizacja kiedy wyjdzie? Nowa aktualizacja wyjdzie we wtorek. Ale no, co w niej będzie? Oglądajcie do samego końca. Przekażę wam najważniejsze informacje. No i mam kilka fajnych tematów na temat, których dzisiaj porozmawiamy, na przykład o nadchodzących przedmiotach, o nadchodzących zmianach, o nadchodzącym świętym Mikołaju. No można powiedzieć, że blisko świętego Mikołaja coś mam dla was do pokazania. No i co ja tutaj jeszcze przygotowałem? No i przygotowałem jeszcze coś na temat niedźwiedzi w Fortnite. Dokładnie tak. No i w ogółem, po prostu widzowie, oglądajcie do końca, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie dzwonem. No i oczywiście przypominam wam o moim kodzie Evela w sklepie. Będzie mi bardzo miło, jeśli jeszcze dzisiaj wpiszecie mój kodzik Evela do sklepu. Bardzo wam dziękuję z całego serducha. No i widzowie, przechodzimy do pierwszego tematu. Pierwszy temat mamy dokładnie na temat nadchodzącego przedmiotu, który wchodzi do gry. Teraz tak, nie wiadomo, kiedy ten przedmiot zostanie dodany. Nie mówię, że ten przedmiot zostanie dodany we wtorek, bo po prostu jeszcze nie wiadomo, kiedy to zostanie dodane. Ale jak bardzo dobrze mogliśmy zauważyć właśnie w trailerze tego sezonu, mamy dostać fontannę ślurpową, czyli coś takiego, że rzucamy sobie na przykład tak jak potkę. O, potki na razie nie będziemy pić. Rzucamy tutaj i ta fontanna zaczyna leczyć nasz skład. I ogółem tak, mamy pierwsze informacje na temat tego, jak to będzie działać. A więc jeśli chodzi o informacje, ja mam tutaj przygotowane, że możemy nosić coś takiego tylko jedną sztukę. Tylko jedna sztuka taki fontanny będzie. Także 2 HP czy tam shielda dostajemy na 0,4 sekundy, co daje nam 150 życia. Czyli tak jak powiedziałem, mamy życia 50 HP, a na samym końcu po zużyciu tego wszystkiego, tego życia mamy o wiele więcej, ponieważ z 50 robi nam się 200. Czyli bardzo fajny przedmiot. Kiedyś to było dawane jako propozycja Fortnite'owi, żeby coś takiego dodali. No i teraz okazuje się, że proszę bardzo, mamy coś dla was. No i dokładnie mają dla nas to, co chcieliśmy już od dawna zobaczyć. Busy, które nas odradzają. Jak bardzo dobrze wiecie, mamy teraz zmiany z busami. Jak z busy działały kiedyś? Nieważne, ile osób podnosiło, w sensie przykładało, załóżmy, kartę do busa, to tak samo czas trwania wyglądał, w sensie jeśli chodzi o podnoszenie, że tyle samo to trwało, a teraz wygląda to w ten sposób, że im więcej osób na przykład podnosi daną osobę z ziemi, czy też odradza właśnie w busie, no to idzie to o wiele szybciej. Także to jest pierwsza zmiana, ale to już jest zmiana, o której wiemy już od bardzo dawna. Słuchajcie, mamy mieć nową zmianę, która umożliwi nam dokładnie odradzanie naszych kumpli z teamu. Na jakiej zasadzie? Jeśli nie uda nam się podnieść karty, czyli załóżmy, bijemy się na drewnianej stolarni, przegrywamy i Rafa ucieka nasze brane szyby. Trójka została tutaj. To ja będę mógł zapłacić goldem, widzowie, za to, żeby was podnieść przy busie. Także gold będzie zastępował kartę, jeśli nie uda nam się jej podnieść. Ile to będzie kosztowało? Wydaje mi się, że na przykład 300 czy tam 500 właśnie takiego golda będzie od nas Fortnite wymagał, żebyśmy dali. Także ma być to nowość, czyli nie za każdym razem będziemy musieli mieć kartę. Będziemy mogli zapłacić również goldem, czyli nie uda nam się podnieść, no to zapłacimy goldem właśnie w takim wanie i mimo tego, że nie mamy karty, no to będziemy cały czas w grze. Jeśli chodzi o kolejny temat, no to oczywiście są to mityczne bronie. Jak bardzo dobrze wiecie, ja buduję mapy na kreatywnym świecie. Wybudowałem boksy, które możecie grać cały czas. Czyli wchodzicie na publicznym, nie macie z kim grać, wybieracie kod do mapy, wchodzicie na mapę i tam zawsze będziecie mieli z kim grać, więc wbijajcie. Jeśli chodzi o świat kreatywny, mają zostać do świata kreatywnego dodane wszystkie mityczne bronie. Nie wiem, czy to będzie właśnie w aktualizacji tej wtorkowej, czyli tej jutrzejszej, ale dużo osób właśnie w komentarzach doszukuje się tego, że tak, to może być prawda. I z jakiej okazji by to miało być? No z okazji na przykład świąt, czyli jakieś tryby. Ja bym mógł wybudować na przykład dla was jakiś tryb, nie wiem, boksów tylko z mitycznymi mocami. No byłoby to super. I jakie mityczne moce prawdopodobnie by wróciły do kreatywnego? To nie jest też powiedziane, że to na pewno wróci. Także pamiętajcie o tym. To nie jest nic powiedziane, że coś na pewno będzie, ale tutaj właśnie według Hypexa coś takiego może się pojawić. No i co ciekawe, widzowie, jeśli coś takiego by wróciło, to miałyby być to dokładnie bronie mityczne z rozdziału drugiego, czyli
na przykład Tommy Gun Midasa, Tommy Gun Yulki. Co my tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy Grappler Sky, mieliśmy mityczny minigun Brutusa. Jeśli to by wróciło do kreatywnego, no otworzyłoby to naprawdę twórcom map drzwi szeroko otwarte do budowy bardzo fajnych map. Na przykład mi, ja buduję dla was mapy, jeszcze raz przypominam, zobaczcie sobie w opisie, możecie wbić na nie nawet teraz, więc sobie wbijcie. No i widzowie, no ogółem mityczne bronie mają trafić do Fortnite'a, jeśli chodzi o rozdział drugi, także moim zdaniem mega super. Okej, przejdźmy do kolejnego tematu. Jesteśmy teraz na górskich terenach. No i jak bardzo dobrze wiecie, górskie tereny są teraz na całej mapie. No i co mogą przynieść górskie tereny? Według właśnie tutaj Hypexa, który napisał, że nadchodzi być może niedźwiedź. Niedźwiedź. No, mi się z górami kojarzy najbardziej niedźwiedź lub też, no nie wiem, Zakopane. Napiszcie w komentarzu, co wam się kojarzy z górami. Ogółem widzowie, Hypex doszukuje się tego, że być może dostaniemy niedźwiedzie. Niedźwiedzie dostaniemy w Fortnite'cie. I on pokazuje taką tablicę, na której jest właśnie napisane coś właśnie o tych niedźwiedziach. A więc według niego coś takiego może pojawić się już niedługo w grze, czyli właśnie niedźwiedzie. Wydaje mi się, że to być może, jeśli się pojawi, to na pewno oczywiście nie w ten wtorek, tylko coś takiego moim zdaniem pojawi się dopiero po rozmrożeniu śniegu. Widzę, bardzo długi czas szukałem informacji na temat sejfów, mroźnych sejfów. Kiedyś na Twitterze wyczytałem, że mamy dostać coś takiego jak właśnie mroźne sejfy do otwierania prezentów lub też w rozgrywce Battle Royale, jeśli chodzi właśnie o event zimowy, aktualizację zimową. Nie mogę tego teraz znaleźć, więc nie wiem, czy to był fake, ale wiem, że coś takiego było, że być może dostaniemy jakieś sejfy albo z prezentami w grze, albo to będą sejfy, jakieś sejfy na mapie, nie wiem, z jakimiś, nie wiem, granatnikami zimowymi, coś w tym stylu. A więc jeśli chodzi, widzowie, o zimę, no to ten pierwszy news, tak jak mówię, nie mam na niego tweeta, nie mogę wam go potwierdzić, nie wiem, czy tak na pewno będzie, ale przechodzimy teraz do czegoś, co właśnie podał Hypex i on mówi tutaj nam, widzowie, o tym, że dostaniemy sierżanta zimowego, tego co, być może to będzie nawet ten sam, to zobaczymy. Sierżant zimowy, który pojawił się w samolotach. Pamiętacie, jak mieliśmy samoloty? To mieliśmy w tym karnecie właśnie tego sierżanta zimę. Jakoś tak on się tak nazywał. No ja na niego zawsze mówiłem święty Mikołaj. A więc taki świąteczny Mikołaj, ja tak będę na to mówił, na tego ziomeczka. A więc ten świąteczny Mikołaj ma pojawić się jako bot, który ma sterować ciężarówką z prezentami. Słuchajcie, ma być jakaś ciężarówka, która będzie sterowana przez bota. W sensie, będzie ciężarówka na mapie i ta ciężarówka sobie będzie po tej mapie jeździć i w tej ciężarówce będzie bot, którym jest właśnie ten sierżant. On ma mieć jakieś przysmaki, jakieś prezenty ma rozwozić. Być może to będzie jakiś NPC, z którym będziemy mogli pogadać. Z tego, co oni tutaj jeszcze piszą na ten temat, to mamy dostawać jakieś prezenty, jakieś cukierki takie do zjedzenia i mamy mieć jakiś... Mamy jeszcze dostać odgłos tego właśnie Jingle Bell, czyli dzwoneczka. No wiecie o czym mówię, no nie? Więc coś takiego ma się pojawić. Ta ciężarówka wygląda bardzo ciekawie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. I ja liczę na to, że dostaniemy jakieś darmowe skiny, w sensie darmowe do odblokowania. W tamtym sezonie, w sensie rok temu, też dostaliśmy chyba dwa darmowe skiny wtedy były, tak? Z tego co pamiętam, dostaliśmy Snowmando, ale napiszcie mi, co było w tamtym roku, bo szczerze wam powiem, ten czas tak szybko leci, że ja już naprawdę zapomniałem, co było w tamtym roku. Także ja już chcę to zobaczyć na mapie, jak tu na przykład będzie jechał Święty Mikołaj tym trakiem i na przykład nie wiem, wyrzuci mi prezent z jakąś tam bronią. Być może jakieś bronie powrócą, na pewno powrócą jakieś świąteczne brońki. Dajcie w komentarzu, na co wy najbardziej czekacie w tym sezonie właśnie zimowym. Co wy byście chcieli dostać? No ja myślę, że to będzie dobra zima, jako że mamy naprawdę fajnie wszystko, fajny karnecik, fajne rzeczy. No to myślę, że ten zimowy Winterfest, czyli zimowe wydarzenie, będzie mega kozackie. Dajcie znaka w komentarzu, co wy myślicie i co wy byście chcieli zobaczyć. O! Zlikwidowałem? 24... Jak to się stało? Ej. Dobra, weźmy sobie te wszystkie rzeczy. No, weźcie, niechże ktoś do niego pospami. Dobra, spadamy stąd. Siema, byku. Ja tam pozostawiałem fajne rzeczy, szkoda mi ich trochę. O, ależ dostał.
No nie mam maców, ale to było piękne, co tu zrobiliśmy. No nie, no to już nie było szans, no nie miałem maców, ale ładne to było. No i co widzowie, ja was jeszcze raz proszę o zostawienie łapki, subskrypcję, wpadajcie na te filmy. No i trzymajcie się, na razie, piona!